Cześć, dzisiaj znajdujemy się na naszym zapleczu i przedmiotem dzisiejszego odcinka będzie Ford AA i Ford Model A w wersji furgon. Zapraszam. Jak widzicie, pojazdy te są, można powiedzieć, projektami, są do renowacji. Jednak postanowiliśmy opowiedzieć o nich, bo oba mają bardzo ciekawą historię kupna, sprowadzenia oraz plany remontowe. Zapraszamy do subskrypcji naszego kanału. Dajcie łapki w górę, jeżeli Wam się podobają nasze materiały oraz komentujcie w sekcji komentarzy. Zaczniemy od tego Forda. Jest to Ford Model A z roku 1928 roku. W dosyć rzadko spotykanym nadwoziu typu van. W Ameryce nazywa się to Delivery Van Panel. Samochód ma bardzo ciekawą historię sprowadzenia, ponieważ był 2000 km od nas we Francji nad samym Atlantykiem. Stał tak przez kilkadziesiąt lat, od lat 70. według właściciela jeszcze poprzedniego. A kilka lat temu obecny właściciel zamienił się za kilka okien. Zdecydowaliśmy się na zakup tego egzemplarza, mimo dzielącej nas odległości od niego, z kilku względów. Między innymi na kompletność, która jest w tym aucie naprawdę bardzo duża, myślę, że na poziomie 90%, oraz na ciekawą wersję zabudowy, czyli tak jak wcześniej wspominałem, jest to typowy, oryginalny vanik, których z tamtego okresu jest bardzo mało. Teraz Was zaproszę do środka. Środek, mimo że nieco sfatygowany, jednak nie będzie bardzo trudny do odtworzenia, a co najważniejsze, jest kompletny. No, tutaj mamy tak, mamy środeczek. Kierownica jest oryginalna. Są zegary, mimo że z potłuczonymi szkiełkami. Jest nawet silnik wycieraczki. Jest bardzo dużo fajnych elementów, między innymi coś dla pana Marka Tapicera, czyli przednia kanapa. Myślę, że nie będzie miał większych problemów z tym. To, na co warto zwrócić uwagę w tym samochodzie, mimo że ma drewnianą konstrukcję, to ta konstrukcja nie zgniła. Jest dobrą bazą na wzorce oraz po prostu nawet nie do odbudowy, tylko do częściowego uzupełniania. Drzwi mają wszystkie korbki, zamki, to wszystko jest, są pedały w podłodze, rozrusznik w nodze, mamy skrzynię biegów, hamulec ręczny, to wszystko jest. Będę z Wami szczery, nie będzie to najtrudniejszy nasz projekt do odnowienia. Zobaczcie, tutaj jest bardzo fajna patynka, oczywiście hejterzy powiedzą, że to jest rdza, ale jest to tylko powierzchowna rdza. Jest naprawdę tutaj, można na tym tańcować, więc to jest solidne. Jest naprawdę fajna patynka. Jest już we Francji wymieniona szyba, jednak myślę, że to jest tuż powojenna szybka. Przednia niestety jest rozbita, ale będzie łatwa do odtworzenia. Teraz sobie przyjdziemy do silnika. Tu, jak widać, jedyną taką jakąś większą częścią z braku w tym samochodzie jest przednia atrapa. Jednak przednią atrapę mamy taką w magazynie. Patrzcie, silnik. Silnik o pojemności 3,3 litra. Dolniak, rzędowa czwórka, typowa dla Forda. Bardzo podobne silniki były potem w gazach 67, czyli w Czapajewach. Silnik, jak widać, praktycznie kompletny, obraca się, jednak jak potem zobaczycie, zakupiliśmy silnik, który będziemy dzisiaj odpalać. Razem ze skrzynią leży gdzieś tam w magazynie na oponie. Spróbujemy go odpalić i po prostu sobie przełożymy, żeby nie walczyć z tym silnikiem, tylko żeby mieć tak zwanego gotowca. No tutaj to, co jest ciekawe w Fordach tego typu, zbiornik paliwa mamy tutaj. Tutaj sobie lejemy, centralnie przed kierowcą jest zbiornik. Tu co prawda schowaliśmy korek, żeby
nie zginął, bo często takie drobiazgi giną. I no i co? I chodźcie do strefy ładunkowej. Tum, 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 tum. Ty, Michał, bo tu jest ogólnie ten, na tej tabliczce, na tym bagażniku jest napis, nie wiem jak to się czyta po francusku, charente, charente. Trochę ten. I zobaczymy jak to się czyta, żeby widzowie wiedzieli, że mówimy też po francusku. Charente. Charente. Co? Charente. Charente. Pojazdy typu van, jak można było zobaczyć w filmie o Renault ADV, ambulans, nie miały drzwi jak gdyby pionowych, tylko poziome, otwieraną dolną i górną część. No i tutaj zaraz otworzymy i sobie zobaczymy. Tu nawet się zachowała tylna lampka, dosyć ciekawa. Rejestracja, co ciekawe. No i ta nieszczęsna nazwa tej miejscowości. Dobra, tu sobie otworzymy. Bardzo fajnym stanie jest ta klapa. O. Pyk. No i przestrzeń ładunkowa jest dla, nie wiem, jakiegoś dostawcy, piekarza, prywaciarza, badylarza, jest naprawdę, myślę, że dobra. Zobaczcie, w jakim stanie jest dach. Dach jest w stanie idealnym. Wystarczy, myślę, że go wyczyścić, zakonserwować i naprawdę fajnie. Zna takie charakterystyczne zatrzaski. O, mamy nawet, proszę bardzo, łańcuszek. Pyk. Przestrzeń ładunkowa, no jak to w tych samochodach, nikt nie patrzył, czy jest wyżej, czy niżej. Ważne, żeby można było wpakować. Tutaj jest magazyn dla oryginalnych felg z oryginalnymi, no byłymi już oponami, ponieważ jak widać są totalnymi śmietnikami. Zobaczcie tutaj, jaka jest podłoga. Jest bardzo, bardzo dobra. Myślę, że bez problemu można na nią pakować jakieś towary. Tylko jest w ogóle uchylane. Czy nie, kurde? A, czyli to jest chyba uchylane. Nie wiem po co. Tu okienko od kierowcy jest uchylane i... A kuku. O, kucia są naprawdę w fajnym stanie. Tutaj są te listewki takie i ozdobne, ale znaczy ozdobne, no kawałek drewna, ale też maskuje połączenie blach. To wszystko jest bardzo proste i jak tylko będzie chwila, to myślę, że sobie ten samochodzik zrobimy. Co jest jeszcze ciekawe w nim, musimy się trochę schylić. Most typowo Fordowy, ale jest też Mobi. Jest też, jak widać, jak nie wiem, może z boku podejdziesz, jest resory, nie są wzdłużnie, tylko jest jeden resor poprzecznie. Lampka, rejestracja, błotniki są dosyć dobre. Ten jest trochę wygięty, ale jest to porządna blacha. Naprawdę fajny samochodzik. Tutaj jeszcze możemy zobaczyć, że w błotnik fajnie jest wpasowane koło zapasowe. Nie jak w przypadku dużych limuzyn, nie ma po dwóch stronach, tylko jest, wystarczyło tu jedno koło zapasowe wpasowane w błotnik od strony kierowcy. No i co jest bardzo ciekawego, to ten bagażnik dachowy, który prawdopodobnie jest homemade'em, ale nie wygląda, bo jest bardzo fajnie zrobiony. No i z przodu mamy tabliczkę z nazwą dystryktu, gdzie ten Fordzik po wojnie jeździł i służył. Trudne do wymówienia, ponieważ nie jestem francuskojęzyczny. Charente. 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 Podejrzewam, że żeby
wymówić to poprawnie, musiałbym sobie migdały podwiązać i najeść się cebuli, ale... Dobra, przechodzimy do większego Forda. Jest to Ford model AA, wczesny, bo ma jeszcze błotnik z dziurą na koło zapasowe. No i zobaczcie od przodu, jest bardzo dużo cech wspólnych, zaczynając od zderzaka, poprzez błotniki, przednią atrapę, tą poprzeczkę, która między błotnikami spełnia funkcję uchwytu na światła. Tak samo tutaj mamy w ścianie ogniowej zbiornik paliwa. Jednak zobaczcie, koła już są, nie są pełne, są dużo, dużo większe. Tylne zawieszenie, do czego zaraz przejdziemy, i dyfer też są inne. No oraz jest szereg innych różnic, o których zaraz Wam opowiem. Ten model posiada bardzo fajną obudowę grilla z takim tutaj cypkiem na korbę. Niestety, jak widać, tutaj lampki się trochę utleniły, ale co ważne dla nas, szkła są całe, więc bez problemu sobie to zrobimy. Przechodząc do silnika. Silnik jest taki sam. Silnik, myślę, że zrobimy po prostu podmiankę z kolei z tamtego tutaj, bo tego też myślę, że kiedyś będziemy robić. Z tych trzech naszych silników do Forda A ten jest zdecydowanie najmniej kompletny i myślę, że najmniej rokuje, więc to będzie nasza baza części. No jak widać, kompletność tutaj w środku tej ciężarówki, bo to, tam był osobowy delivery van, a tutaj jest ciężarówka. No jest zgoła mniejsza. Nie ma siedzeń, nie ma deski rozdzielczej zegarów, ale jest kierownica chyba w lepszym stanie. Jak widać, tutaj wszystko jest odsłonięte, możecie zobaczyć skrzynię biegów i te wszystkie cięgna do hamulców tu fajnie widać. No będziemy myślę, że to kompletować, bo Ford AA we wczesnej wersji myślę, że jest jak najbardziej łakomym kąskiem do zrobienia. Tutaj to, co jest ciekawe i czym się bardzo już różni od naszego vana, jest zastosowana przekładnia tak zwana ślimakowa, jeśli chodzi o dyfer, oraz zobaczcie na te resory po bokach. Są w ogóle zastosowane w inny sposób niż klasycznie nam znane, na przykład z dużych Fiatów czy z Polonezów. Zobaczcie, może tutaj podejdźcie bliżej, zobaczcie na ten resor, jak jest charakterystyczny. Jest jak gdyby odwrócony w drugą stronę. Jest tylko jeden wieszak, bo z drugiej strony jest przyczepiony do mostu. Oraz, co ciekawe, jest niesymetryczny, tak? Dużo więcej, jak gdyby dużo dłuższy jest z tej strony. Jest to rozwiązanie, które Rosjanie bezpośrednio w gazach AA, czyli w sumie w Fordach AA, skopiowali, tak. Mobi, jak wskoczysz tu, to w tym tygodniu wyjdziesz jeszcze na spacerek. Niestety, ale żartowałem, nie wyjdziesz nigdzie. Będziesz żył na tej kipie. Nie, no dobra, chodź. Dobry pies, dobry, tak. Kaskader taki nasz. Dzisiaj Wam nie pokażemy, jak te samochody jeżdżą, bo jeździć na razie nie mogą. Mam nadzieję, że pewnego dnia nagramy z nimi jakiś test drive. A teraz zapraszam Was, bo będziemy odpalać silnik z takiego Forda, który leży na palecie. Jest to fordowska jednostka rzędowa, jak widać. 4 cylindry w rzędzie, pojemność 3,3 litra. Silnik pochodzi z lat 20. Był stosowany m.in. w pojazdach, we flagowych pojazdach Forda. Ford Model A, Ford Model AA, czyli już taka ciężarówka o ładowności do 1,5 tony. Bardzo, bardzo podobne silniki później
A w zasadzie te silniki z niewielkimi zmianami Sowieci stosowali w gazach M1 i w gazach 67 zwanymi Czapajewami. No dobrze, brat za cel postawił mi dzisiaj odpalenie tego silnika. Przygotowałem się do tego w kompleksowy sposób. Ustawiłem zapłon, zweryfikowałem przejście na platynkach. Jak się okazało, była tam zgorzel. No ale wszystko zakończyło się pomyślnie i jest w pełni gotowy do odpalenia. Mogę zademonstrować, jak wygląda aparat zapłonowy, bo jest dość nietypowy. Całkowicie już w tym momencie to rozwiązanie wyszło z użytkowania. Nie ma standardowych przewodów zapłonowych, są blaszki, które służą przekazowi prądu na świece. Nie ma klasycznego węglika, jest blaszka sprężynowa na palcu. No, a sam rozdzielacz już w środku wygląda dość standardowo. Bardzo subtelna regulacja przerwy na aparacie zapłonowym. To Jacku, operuj ssaniem i gazem. Mam nadzieję, że spróbujemy trafnąć. No ale z małym ssaniem, tak? Tak. No, gotowy? No. Jak widać, no, mamy ten silniczek, to jest kawałek wybitej szyby, ale gruba. Ale to nie jest szyba. Co to jest? Jakiś gumoleum. Nie wiem, o co chodzi.